Zaznaczmy współczynniki. Następnie policzmy deltę. Teraz policzmy x1, x2. Tutaj pamiętajmy, że ten ułamek wynika z pierwiastka kwadratowego z delty. No i zapiszmy pod spodem postać iloczynową trójmianu. Ten minus tutaj z przodu wynika z tego, że współczynnik a jest równy minus 1. Ale jedynki się nie zapisuje, po prostu zostawiamy tylko minus z tej liczby.